Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Ostatniej nocy mieliśmy masowe ataki dronowe Rosjan na Odessę. Spłonęło kilka magazynów, najbardziej widoczne były oczywiście wybuchy paliwa. Pytanie, czy zniszczyli coś więcej? A jest to możliwe, bo nie mieliśmy tym razem dzisiaj zwyczajowego ataku na Krym. A to w tamtych rejonach składowane są do tych ataków zapasy. I jest to o tyle zabawne, że przedwczoraj władze ukraińskie otworzyły plażę w Odessie właśnie po raz pierwszy od wybuchu wojny. I mamy nawet filmiki, jak stada Ukraińców, wielu z nich w wieku poborowym, z piwkiem w łapie siedzą na plaży, a ich gówniaki dokazują wokoło: a ty, człowieku, płać na pomoc dla biednej Ukrainy. Na Ukrainie mamy czystkę w komisjach wojskowych. Zwolniono wszystkich szefów komisji rekrutacyjnych, dosłownie, w sumie z jednej strony no nie ma się co dziwić. Korupcja w tym kraju jest gigantyczna, tym bardziej, że tutaj na szali jest zdrowie i życie potencjalnych poborowych, no więc ludzie są skorzy do płacenia jednak. Jeden z rekruterów z obwodu odeskiego sobie za łapówki nawet willę w Hiszpanii kupił, i to taką z ogrodem, basenem i tak dalej. Ludzie chcą płacić, rekruterzy chcą otrzymywać pieniądze, no biznes się kręci, ale Zełenski nie dostaje swojego mięsa armatniego. No z drugiej strony nie widzę za specjalnej możliwości, jakby to miało ten problem naprawić, no bo korupcja w tym kraju to jest część kultury, a szczególnie teraz to i w wielu okręgach wojskowych rośnie niezadowolenie z całego tego cyrku. Więc ci, co przyjdą, będą pewnie kontynuować ten proceder. No chyba, że i tu rolę znajdą doradcy zachodni, no to może być trochę gorzej dla tych poborowych oczywiście, chociaż i ci są nieprzekupni. Jak Zełenski czy inni chcą kolejnych ofensyw, no to niech sami jadą, albo poślą swoje dzieci na przykład, a tymczasem wszyscy oligarchowie i oficjele z rodzinami to już dawno na Lazurowym Wybrzeżu są. A plebs się karmi teraz jakimiś bzdetami o honorze i obronie ojczyzny. Jak będą mieli braki kadrowe, to może zaczną w końcu szanować życie swoich żołnierzy. Mamy pierwsze przejęcie statku towarowego zmierzającego do ukraińskiego portu. Po wygaśnięciu umowy zbożowej, Ukraina ogłosiła już wcześniej powstanie korytarza humanitarnego do Odessy. Oczywiście bez porozumienia z innymi. Oczywiście ogłaszać oni sobie mogą co chcą, ale jak zresztą widać po tym przypadku, niespecjalnie mogą swoje ogłoszenia wcielić w życie. Statek nie słuchał poleceń rosyjskiej załogi, co więcej, po spotkaniu Rosjan zwiększył gwałtownie swoją prędkość, no został jednak przejęty przez grupę desantową ze śmigłowca K-52. Uszkodzeń żadnych, załodze też się nic nie stało. Oczywiście jest to swego rodzaju test, na ile Putin blefuje, przy czym w tym wypadku Rosjanie są śmiertelnie poważni. No i prowokacja, no bo jakby ktoś tam wystrzelił, no to mielibyśmy idealny temat do gazet. Same zboże szło do państw Unii Europejskiej i pozwalało zaniżać trochę ceny żywności. Także nie jest to coś, co sobie tak odpuszczą. No szkoda tylko, że zamiast konstruktywnych działań wybrali drogę prowokacji i gruźb. No bo teraz takich incydentów pewnie będzie więcej. Olaf Scholz odmówił wysłania na Ukrainę pocisków Taurus. I tu jest ciekawa sytuacja, bo podobnie jak z czołgami, mieli oni wysłać swoje rakiety, jak Amerykanie wyślą swoje ATACMS. No i w przeciwieństwie do Abramsów, to tym razem Biały Dom zrezygnował z wysłania pocisków dalekiego zasięgu. Zatem no Olaf miał dogodną wymówkę. Przy okazji trzeba dodać, że Niemcy nie spieszą się też z przekazaniem pozostałych prezentów, przykładowo ze 110 Leopardów jedynek na Ukrainę na tę chwilę przyjechało tylko 10. Podobnie ma się zresztą reszta całkiem pokaźnego, teoretycznie, arsenału. Jeśli już o arsenale mówimy, to USA przekaże kolejne 13 miliardów dolarów na Ukrainę. Pytanie, jak Biden przekonał do tego kongres?
No, w Ameryce jest dosyć dziwne prawo, że jak urząd przedstawi, że jak rząd przedstawi kilka propozycji różnych ustaw w pakiecie, no to senatorzy nie mogą głosować za pojedynczymi ustawami. W rezultacie 90% kontrowersyjnych rzeczy, jak przykładowo ta ustawa o imieniu sami wiecie kogo, jest umieszczana w jednym pakiecie. Z takimi rzeczami jak pomoc humanitarna dla ofiar katastrof, czy tego typu rzeczy, no że jak senatorowie nie przegłosują całego pakietu, no to ich potem media obsmarują, że jakieś dzieci śpią pod mostem, bo zły senat nie zagłosował tak, jak powinien. I tym razem pomoc dla Ukrainy przeszła właśnie z pomocą humanitarną. Pakiet kosztował 25 miliardów, pomoc dla Ukrainy 13. A trzeba pamiętać, że o ile większość kongresu by się prawdopodobnie na tę chwilę już nie zgodziła tak normalnie, no to nie jest to większość aż tak znacząca, więc taki moralny szantaż kilku bardziej wahających się, no, zrobił robotę. Biden wykorzystał już część tych pieniędzy w postaci kolejnego pakietu pomocy. Z tym, że jest on rekordowo mały, bo to tylko 200 milionów. Tak a propos pomocy, to dostawa F-16 znowu będzie odwleczona. Według Washington Post samoloty dotrą nie wcześniej niż latem 2014 roku. Dania i Holandia skarżą się na niewystarczające środki do szkolenia pilotów. USA się zaoferowało. Zmiana poligonów i tak dalej będzie jednak trwała, a jednym z najważniejszych problemów jest akurat podobno nieznajomość angielskiego wśród Ukraińców, więc tutaj na przeprowadzka akurat nie pomoże. Swoją drogą to pokazuje, jak upośledzony jest ten cały system. No bo ludzi, co rozumieją ukraiński, no to w NATO jest może, no, prawdopodobnie mało, no ale jest rosyjski. I powiedzmy sobie szczerze, każdy Ukrainiec zna rosyjski. No bo jeszcze kilka lat temu, no to był główny język w telewizji czy w radiu, wszystkie szkoły go uczyły, no a i sam ukraiński jest bardzo podobny. A w NATO mamy kraje przecież takie jak Łotwa, Litwa, no cholercia, nawet w Polsce masa osób zna rosyjski, szczególnie po 30. A tych pilotów jest kilkudziesięciu. Co za problem skombinować dla nich kilku instruktorów, co ruski znają i ich po prostu po rusku uczyć. I tylko mi nie wyskakujcie z tym, że oni z Rosją walczą, bo jeśli naprawdę są tacy patriotyczni, a szkolenie po rosyjsku im by pomogło się szybciej dostać na front i pomóc swoim rodakom, no to nie powinni mieć z tym problemu. Bo teraz uczenie ich angielskiego trochę zajmie. Tym bardziej, że żeby rozumieć instrukcje latania, no to trzeba umieć coś więcej niż hej, hi, hello. No chyba, że tych pilotów się nie chce tam wysłać. No to wtedy to już jest zupełnie inna sprawa. Pracownicy zakładów zbrojeniowych w BEW w Szkocji ogłosili strajk ze względu na zbyt niskie płace. Zakład ten produkuje legendarne Storm Shadow, zatem są w tej chwili bardzo potrzebni. I żeby nie było, że oni tak wykorzystują sytuację, to z tego co wyczytałem, to oni tam dostają średnio 1600 brutto funtów miesięcznie. Nie znam się aż tak na zarobkach w UK, ale wydaje mi się, że to jest dosyć mało, jak na taką, jakby nie patrzeć, no wymagającą pracę. Bo nawet jak ktoś tam jest bardziej fizyczny, no to i tak musi mieć jakąś wiedzę i przestrzegać, no, rygorystycznych procedur. Tu się w końcu z materiałem wybuchowym pracuje. No tego losowy Pakol czy inny Rumun nie zrobi. I tradycyjnie co bardziej ambitny personel już dawno jest podobno u prywaciarza. Rząd zapowiada oczywiście rozmowy, choć każdy dzień, no to duża strata. Kraj ten w ogóle nie produkuje zbyt dużo rakiet, no a na tę wojnę idzie tego zdecydowanie więcej niż zakładano. No takie są efekty januszowania w biznesie. Jak widać, nie tylko nasz rząd nie chce zatrudniać ekspertów. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, no to komentarze są Wasze. Dziękuję.